Cześć, mam wszystkim z tej strony panelu, się nagrywam. Kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj my przyszedł czas, by sobie nagrać odcinek Janet. Szuka oczywiście po ostatnim odcinku chowany, ale bo szuka no To teraz przyszedł czas na chowany, ale Janet szuka, jako że to jest moja nowa postać, więc sobie nią zagramy. Wiem, że ona ma jakiś gadżet, że tutaj widzi w krzakach potężny bas, to nie. To też nie, chyba że to była Gwiezdna mod. Tak, widok na scenę. Dobra, no to lecimy. Klikam ready, wy moi drodzy, wbijajcie na mojego Instagrama. Instagram jest publiczny, więc możecie sobie wbić, i nie musimy mnie obserwować. Tam są relacje z wyjazdu, bo aktualnie mnie nie ma w Polsce. Polecam sobie wbić, gdzie pojechałem i zobaczyć co tam u mnie słychać. Teraz gada do was Panda z przeszłości, bo aktualnie jak to nagrywam, to jeszcze nie wyjechałem, ale jak skończycie oglądać ten film, to możecie wbić na Instagrama i tam do was gada Panda. z teraźniejszości, więc sobie sprawdźcie co tam u mnie słuchać, sam nie wiem co u mnie, bo, bo jeszcze mnie tam nie ma niestety, ale no wbijajcie sobie, wbijajcie te łapki w górę, wbijajcie subskrypcje, jeśli chcecie więcej filmów, live'ów i tak dalej, no i ja chyba muszę wyrzucić Dziomka, bo jest offline i zagramy z botem. Bo. Albo dobra, zróbmy tak, że nie, bo bot będzie ich obijał. To wywalamy typa i gramy po prostu w y, 9 osób. Dobra, moi drodzy, więc startujemy z pierwszą rundą, gramy w 9 osób, więc teoretycznie mam łatwiej y, ale oni też, bo mają jednego ziomka mniej, z którym muszą rywalizować, więc zawsze coś. Dobra, wiecie co? Ja bym sobie postawił ten y, bas, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo już widziałem tutaj jednego ziomka, który się ruszał chyba. Więc kolega jest niefajny, bo on się ruszał, a ja go widziałem, więc on już tutaj odpadnie na pewno. Więc no jego nawet nie bierzemy pod uwagę, przez to, że on się ruszał. No i lecimy sobie dalej. Chciałbym szybko kogoś porobić i latać, bo jak latam, to podobno widzę większy obszar, więc to myślę, że może być spoko. Wy moi drodzy możecie też sobie wbić na mój sklep crpshop.pl. Gorąco wszystkich zapraszam. Są tam bardzo fajne podkoszulki, szczególnie na lato. Więc gorąco wszystkich zapraszam właśnie na mojego ins na, na instagrama też, ale mi chodziło nie instagrama, tylko widzowie o e, sklepik, gdzie naprawdę fajne podkruszulki są, spoko wzory, a że jest ciepło, no to no blues raczej nie będziecie kupować, ale taki, taki podkruszulek może być dobry. Dobra, lecimy. Wow, ten obszar jest ogromny. Co jest grane w ogóle? Dobra, ja już tu widzę dwie osoby. Wy tyfy. Chowany, ale ta szmulica szuka, to jest zbyt OP. Co tu jest grane, widzowie? Przecież to jest zbyt OP. Patrzcie to, cyk! na widzi wszystko dosłownie. Chowany, ale szmulica szuka goścę, nie wie co się dzieje, jak go normalnie znajduję Tak, o. Dobra, jedna osoba została, zaraz go znajdziemy. Nie, no to jest piękny, chowany, taki chowany to ja mogę nagrywać. Takie chowane to mi się podobają. Dobra, pięknie. Wygrał Miłoszek. Zobaczymy, czy on przypadkiem nie oszukiwał, bo był jakiś ziomek na początku, co mi uciekł, a go widziałem. Więc nieładnie. Sprawdzimy sobie dziennik bitew. Nie ma jeszcze możliwości powtórki dawać. Dobra, mamy to. Sprawdzamy powtóreczkę i zobaczymy. Uwaga. Czy mamy tutaj oszukistę? Kto to był w ogóle? To był yy, Tomek. Okej, okay, to nieważne. Szukamy Miłoszka w takim razie. Miłoszek, 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 Miłoszek poszedł tutaj. Dobra. Stał w rogu, okej. Okay. O, o, o co tu było? Czy tutaj nie było oszukane przypadkiem? Kolego, tutaj coś mi się wydaje, że mogło być oszukane. Uwaga. Ok, przeszedł do przodu. No, kurczę. Powiem wam, że nie wiem, czy to zaliczyć miał być tak, że jak już stoi się w jednym miejscu, to potem nie chodzimy. Więc no nie wiem widzowie. Troszeczkę takie podejrzane. Troszeczkę takie podejrzane. No zmienił później, nie? A kto był drugi? Drugi był chyba ten, Edgar, Marcel. A sprawdźmy, czy Marcel nie oszukiwał przypadkiem. No jak coś, to Marcel wygrał. No Marcel tutaj legitnie z tego co widzę. No Marcel git wszystko. Dobra, to zrobimy tak, że Marcel po prostu wygrał. No i ciul. Chociaż czekajcie, to nie jego tutaj przypadkiem wykryłem? To jego wykryłem. To Marcela wykryłem i on się tutaj ruszał. To trzeci był o ten ziomek, a jego nie znalazłem jednak. To ja pomyliłem, ten ziomek był legitny. To jest ten yy, ten Tomek chyba, bo się zbugowały niki. To był ten Tomek chyba. Zaraz sobie sprawdzimy, czyli wygrywa Tomek 2. Dobra, Tomek 2 wygrywa, lecimy dalej. A więc startujemy z rundą numer 2. Poczekamy chwilę, niech oni się tam pochowają. Widzieliśmy już Tomka, więc no Tomka trzeba będzie znaleźć widzowie, bo Tomek jest tutaj skubaniec dobry, gdyż wygrał tamtą rundę. Okej, okay, idziemy na środek, Wale głośnik. Idziemy na środek, wale głośnik, zobaczymy, może akurat kogoś znajdę. Ten głośnik jest dosyć duży. Oho, kogoś tutaj znalazłem gaming. Gaming YouTube przykro mi ziomeczku. Dobra, przejdźmy sobie trochę dalej i odpalmy tutaj głośnik, proszę bardzo. Okej, okay, zna znaleźliśmy jakiegoś ziomeczka. Chłopco grał El Primo. Dobra, ziomek tutaj niestety został znaleziony. Znaczy niestety, dla nas stety, więc spoko. Okej, okay, latamy. Mamy tutaj kolejnego ziomka. No Tomek, przykro mi. Kolego tutaj znaleziony. No to jest OP akurat, to jest Fest OP, więc cała poradzę? Ok, pięknie, proszę mi nie uciekać. Tutaj też był CM-Łania, więc CM-Łania również padł ofiarą naszą, naszego Ulta. Eee, czemu ja przyleciałem dalej, jak stałem w miejscu? Dobra, znaleziony kolejny. Ok, pięknie, tylko weźmy i nie poróbcie, proszę. Ok, zostały trzy osoby. Odpalam sobie głośnik tutaj. Nikogo tu nie ma, dobra, lećmy sobie troszeczkę niżej. Taki taktyczny strzał może, albo taki taktyczny strzał, taki taktyczny strzał, nie, coś tutaj z tyłu na przykład. Tu, o tu może ktoś będzie siedział. Nie, tu nikogo nie ma, tutaj, o, akurat kruczka trafiłem, dobra. No i zostały dwie osoby tutaj, kogoś zauważyłem. Marcel znaleziony i tam jest jeden ziomek, który cały czas się rusza, więc on raczej widzowie... On raczej odpada tamten ziomek, i może Marcel wygrał. Zobaczymy zaraz. Ale ten Dawid, to wydaje mi się, że oszukiwał. On co chwilę był w innym miejscu. Nawet teraz już na sam koniec. Więc no Dawid raczej przegrał i wygrał Marcel, ale zobaczymy. Jeszcze go nie skreślamy na spokojnie. Szukamy tego Dawida. Dawid, widzowie, gdzie on był? Dawid powinien być gdzieś tutaj na dole. Jest Dawid na dole, dobra. Uwaga, Dawid. Dawid jest tu. Ok. Dawid jest tu, Dawid sobie stoi tu, Marcel stoi sobie tu, spoko. Po czym co jest nagle? Nagle dalej sobie stoją, bo strefa do nich nawet nie dochodzi, chociaż Dawid się rusza co jakiś czas, nie wiem dlaczego. Okej, okay. nie dobra, to jest kam no on mnie widział, no on się ruszył ewidentnie. Marcel, dobra Marcel wygrał, czyli wygrał Tomek i Marcel i teraz lecimy moi drodzy z ostatnią rundą. Lecimy widzowie z ostatnią trzecią rundą, zobaczymy kto tym razem zwycięży, jeżeli wygra Tomek albo wygra Marcel, to moi drodzy dodaj ich do znajomych, więc oni mają o co walczyć, reszta no nie bardzo szczerze mówiąc. Ej, czemu natek porobiła Marcela? Nie no, skam widzowie, dobra, to, to jest runda do wywalenia w takim razie, widzimy się w kolejnej. Dobra moi drodzy, więc tym razem najprawdopodobniej startujemy z ostatnią rundą, zobaczymy kto tym razem zwycięży, mam tutaj Marcela, który był blisko, więc Marcel, bój się, bo jak cię znajdę, no to już nie wygrasz dodania do znamych. I co moi drodzy, 3, 2, 1, lecimy, zobaczymy kogo nam się znaleźć, kto wygra, kto przegra. Nie, Marcel, ale się sobie ukryłeś. Myślałem, że chłop gdzieś pójdzie, jak zobaczy, że jestem obok, więc no Marcel, szkoda. Miałeś tutaj szansę na wygranie, dodanie do znajomych, a ci nie wyszło. Dobra, czy kogoś widzę na horyzoncie? Nie widzę nikogo. Jest łania, jest łania, jest jakiś inny jeszcze, od dalej. Więc idealnie. Dobra, pięknie. Kto to był? To był Gaming. Gaming YouTube, dobra. Lećmy sobie jeszcze niżej, tutaj nikogo nie ma. Szybko, 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 żeby kogoś znaleźć. Nie zauważyłem niestety nikogo, więc słabo. Ale wszyscy są gdzieś po tej stronie. Ciekawe. O, tutaj kolega odkryłem akurat gadżetem. Idealnie, widzowie. Gadżet jest OP, wam powiem. Gadżet jest spoko do grania wchowanego i znajdywania jakichś osób. Bardzo fajny, akurat. Dobra, trzy osoby zostały jedynie. Więc szybko to idzie. Fajnie, że tak na początku miałem tego ulta. Mogłem przelecieć pół mapy. Dobra, tutaj niestety nikogo nie widzimy. Tutaj, tutaj. O, 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 dobra. Tomek znaleziony. Oj, Tomek, przykro mi, Tomek od razu odpada. No i dobra, szukamy last osób, gdzie tu oni są? O, tu jest jeden, dobra, znaleziony ziomeczek i został jeden, został jeden i na końcu został kto? Zaraz obok niego był Miłoszek, dobra, zobaczymy, czy grali legitnie, czy nie, bo Tomek jest na miejscu trzecim, więc potencjalnie ma szansę. Zaraz sobie sprawdzimy. Miłoszek, Dawid, Tomek, dobra. Czy Miłoszek grał legit, bo Dawid to już widzieliśmy wcześniej, że on nie grał zbyt yy, fair, więc zobaczymy sobie ich, Dawid, Miłoszek przede wszystkim i Tomek, dobra, oni się tutaj ustawiają, jest Miłoszek, Dawid, Tomek, dobra, dalej, Miłoszek idzie, bo go strefa goni, Dawid się trochę przesunął, ale i tak nie ma nikogo obok, więc wywalone, Ok, teraz ja tutaj idę, co oni robią, what, co, nie wierzę w to, to było dziwne, straszne, ale trochę się poruszali obaj. Więc, no nie wiem, sprawdźmy to jeszcze raz ten strzał. Czy oni ominęli ten strzał? Czy jak? Miłoszek się ruszył, bo strefa idzie, dobra. Miłoszek przeszedł. Teraz tak, ja idę. Miłoszek się ruszył do przodu i stanął. No a Dawid się ruszył do, tyłego, do tyłu, więc myślę, że że Git. Chociaż Tomek też ładnie grał, więc Tomka sobie dodamy, tak czy jak do znajomych. Tomek, proszę bardzo, poszło zapro do znanych. O, i są, jesteśmy już znamymi bardzo ładnie. Ja moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. W tego odcinka. Mam, że, że mam się odcinek Wam się spodobał. Że tak chcecie łapić w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się i wbijcie na Instagrama NIMI!